Uszanowanko, kiedy myślimy o najlepszym orężu, jakim przyszło nam robić bubu przeciwnikom w grach wideo, kluczowy jest właśnie potencjał do wywoływania tego bubu. Bubowatość, jeśli można tak to nazwać. I oryginalnie zaprojektowanych, pięknych oraz przede wszystkim skutecznych narzędzi mordu w grach wideo nie brakuje. Szczególnie w RPGach, gdzie gromadzenie coraz lepszego ekwipunku to często połowa frajdy z gry. Zawsze za rogiem mamy jakiś bardziej kozacki miecz, a na kiju zamiast marchewki wiszą Grabie Zagłady plus 8. Są jednak pewne wyjątkowe rodzaje broni. Wokół nich często w jakimś stopniu kręci się fabuła gry. Broni, którymi walczy się w jakimś sensie wyjątkowo. Są rodzaje oręża, które urosły już dzięki swej roli do symboli większych i bardziej rozpoznawalnych niż ich właściciele. Towarzysze naszych wielowymiarowych podróży, którzy oprócz szatkowania naszych przeciwników i wyginania ich stawów w najmniej spodziewanych kierunkach, pomagali nam także rozwiązywać zagadki środowiskowe, narzędzia nie tylko mordu, ale także logiki i triumfu rozumu nad brutalną siłą. Nie sposób zacząć tego zestawienia od dwóch narzędzi, które w przypadku moim i rzeszy graczy pozwoliła myśleć w ogóle o broni w grze jako bardziej narzędziu niż faktycznym orężu. Idealnie pasujące do właściciela, bo równie nieme i skuteczne co on sam, łom i manipulator pola energii punktu zerowego, znany także jako Gravity Gun. To wspaniali i prawie nieodłączni towarzysze heroicznych wyczynów Gordona Freemana, opowiedzianych w pierwszym oraz drugim Half-Life. Kiedy na drodze tego nieco introwertycznego fizyka teoretycznego stawał zamknięty otwór wentylacyjny, sterta skrzyń, zatrzaśnięta kłódka czy niezbyt rozgarnięty żołnierz kombinatu, łom nie zadawał pytań. Łom wykonywał swoją pracę. Łom rozumiał. Pewnego rodzaju rozwinięciem tego toku myślenia przy projektowaniu narzędzi do rozwiązywania problemów był właśnie Gravity Gun. Korzystając ze spektakularnego, jak na tamte czasy, silnika fizycznego, jaki zaimplementowany został w drugim Half-Life'ie, pozwalał na przyciąganie do siebie większości obiektów lub ciskanie nimi ze sporą siłą. Nie ograniczało się to jedynie do etapów Ravenholm, gdzie dziesiątkowaliśmy tłumy zombie leżącym wszędzie złomem, ale bez problemu mogliśmy także przyciągnąć do siebie umiejscowioną daleko skrzynkę z amunicją lub cisnąć wybuchającą beczką w schowanego gdzieś wysoko przeciwnika. Gravity Gun przychodził również na ratunek, kiedy zaklinowaliśmy się naszym pojazdem w jakimś paskudnym miejscu lub kiedy trzeba było na przykład pokonać minibossa, łapiąc nadciągające w naszym kierunku rakiety i odesłać do nadawcy, bo nie było na nich znaczków. Lecz na długo przed zabawą grawitacją, przed manipulacją materią, zanim Freeman w ogóle mówił na chleb pep, pewien perski książę wszedł w posiadanie nietypowego scyzoryka. Najlepsze szwajcarskie wynalazki ustępowały mu świetnością nawet mimo tego, że posiadał on właściwie tylko dwie funkcje. Najbardziej oczywista, czyli cóż, tryb kosy w żebro oraz manipulowanie czasem. I tak to właśnie reboot serii Prince of Persia wprowadził fantastyczną mechanikę bawienia się piaskami czasu. Sztylet czasu pomagał nam nie tylko w walce, pozwalając spowolnić bieg czasu prawie tak mocno jak nudny wykład o 8 rano i dając nam dzięki temu więcej czasu na reakcję. Tę samą mechanikę mogliśmy wykorzystać przy pokonywaniu licznych mechanicznych torów przeszkód niemożliwych do pokonania w normalnych warunkach. Mało tego, jeśli zdarzyło nam się omyłkowo dać się poszatkować, spaść, czy w jakikolwiek inny sposób zrobić sobie bubu, piaski czasu pozwalały cofnąć się o te parę sekund i naprawić to niedopatrzenie. Mimo delikatnych zmian kursu, jakie potem spotkały serię o księciu Persji, piaski czasu i związana z nimi zabawa czasem pozostała integralną częścią jego przygód, zarówno fabularnie, jak i gameplayowo. Pierwotną inspiracją do tego materiału była seria Worms z całym swoim szalonym arsenałem. Tam każda broń mogła mieć funkcję narzędzia, a każde narzędzie mogło posłużyć jako broń, jeśli tylko mieliśmy odpowiednio chorą wyobraźnię. Oprócz wywalenia przeciwnika do wody, bazooka była także świetnym narzędziem do niszczenia przeszkód terenowych. Z drugiej strony, lina z hakiem pozwalała z odpowiednią dawką wprawy i precyzji siać zniszczenie większe od bananowej bomby czy betonowego osła. Wciąż z podziwem obserwuję co bardziej profesjonalnych graczy, którzy bujają się po mapie z prędkością bliskiej światłu i odpowiednio wymierzonymi ślizgami ślą robale na dno z efektywnością dorównującą Tomiemu Versetiemu w klubie Malibu.
Zabójczo efektywne i właściwie legendarne stało się także ukryte ostrze, znane z serii Assassin's Creed. Tutaj jednak nie mamy do czynienia z jednym jego rodzajem, a przeróżnymi wariacjami, używanymi w przeróżnych epokach i miejscach w zależności od indywidualnych potrzeb skrytobójczej braci. Mamy modyfikacje z podczepionym czarnoprochowym pistoletem, kuszą, wyrzutnią zatrutych strzałek, ostrze na sworzniu, a nawet zastępujący typowe ostrze hak. Obok tego także ogłuszające ostrze rażące prądem, czy ulepszenie pozwalające na wystrzeliwanie linki z hakiem. W zestawieniu z innymi gadżetami, które mamy do dyspozycji w grach serii, daje nam to pokaźne możliwości taktyczne w podejściu do celu i jego eliminacji. Nie oszukujmy się, ten materiał nie mógł obyć się bez Quake'a i wyrzutni rakiet. Quake swego czasu zrewolucjonizował gatunek FPS-ów nie tylko ze względu na fotorealistyczną grafikę, ale także pomysłowym arsenałem pukawek, z których każda była zupełnie inna i sprawdzała się w innych zadaniach. Taka wyrzutnia rakiet, oprócz... wyrzucania rakiet, pozwalała graczom na wykonywanie tzw. rocket jumpów, o ile dobrze wymierzyliśmy moment skoku. W innym wypadku rakieta pozwoli graczowi na transformację w papkę bliżej niezidentyfikowanych szczątków. Tak czy inaczej, mechanika rocket jumpów, mimo że pojawiła się już w pierwszym Doomie, stała się od pierwszego Quake'a integralną częścią podstawowego poruszania się po mapach w grach z rodziny Quake'ów i do dziś z podobnej mechaniki możemy korzystać w wielu nowszych grach, w tym Team Fortress 2, Overwatchu czy uroczym indyku, jakim jest Butcher. Wąsaty cieśla, który przebranżowił się na hydraulikę, ma również swoje parę groszy do dodania w kwestii tego materiału. Nie żeby potrzebował on jakiegoś specjalnego oręża, sam jest przecież skaczącą bronią masowej zagłady. Spójrzmy jednak na jedną z ostatnich odsłon przygód pana Mariana z pod tytułem Odyssey. Mamy do naszej dyspozycji absolutnie fantastyczną czapkę, której zastosowania mnożą się niemal bez końca, od używania jej jako faktycznego oręża, bo Mario to prawdziwy zbrodniarz, do wykorzystywania jej jako platformę i poszerzając przez to zasięg skoku głównego bohatera. Ale wisienką na torcie, albo raczej arbuzem, bo to funkcja przepotężna, jest możliwość niejako opętania postaci, której się tę czapkę na głowę narzuci. I tu już twórcy totalnie odlecieli, bo każdą z kreatur gra się w jakimś stopniu inaczej i każda z nich ma jakiegoś rodzaju specjalną umiejętność. To pozwoliło Marianowi na eksplorację na skalę jak dotąd niespotykaną. Warto też przy okazji tego tematu wspomnieć o fantastycznym toporze, jakim posługuje się Kratos w najświeższej odsłonie God of War. Twórcy postarali się, żeby walki, mimo że bardziej kameralne w porównaniu do poprzednich odsłon, dalej były satysfakcjonujące i pełne tego mięsistego siekania, nie pozwalającego de facto zapomnieć, że Kratos to przecież totalny kozak. Jednym z wielu świetnych pomysłów była możliwość ciskania i przyzywania Lewiatana z powrotem do łapska wkurzonego drwala. Ta mechanika pozwalała nie tylko na efektowną walkę z normalnie trudnymi do złapania przeciwnikami, ale również na zróżnicowanie rozgrywki poza walką. Zamrażającym toporem mogliśmy blokować mechanizmy, przecinać liny czy inne pnącza, albo rozbijać wiszące nad głową naczynia. Nie były to nigdy najtrudniejsze zagadki gatunku, ale spełniały idealnie swoją rolę małych urozmaicaczy czasu i rzeczywiście sprawiało to, że czuło się potęgę Lewiatana. Polecam w ogóle krótki wpis jednego z deweloperów God of War, którym opowiada o niuansach tego, co faktycznie sprawia, że posługiwanie się Lewiatanem i walka w God of War sprawia tyle frajdy i jest tak piękna i soczysta. Ilość tych większych i mniejszych detali pokazuje, jak wiele pracy poświęcono projektowaniu samej jednej broni. Jest pewna seria, która od swoich początków polega właśnie na używaniu dostępnych narzędzi i przyzwoitej fizyki do osiągania swoich celów. Brzmi to ambitnie, ale celem z reguły jest po prostu sianie chaosu. Just Cause, a w szczególności jego trzecia odsłona, bo tam odczuwałem największą swobodę w tej kwestii, została kiedyś przez Quaza nazwana pustą kartką papieru. Jest to o tyle trafne, że o ile nie możemy tutaj polegać na ambitnych i głębokich fabułach, tak gry z serii oferują ogromną swobodę w poruszaniu się po ogromnych mapach i sianiu na nich szeroko pojętego zniszczenia i chaosu.
Gra dosłownie podaje nam liczbowe wartości chaosu, jaki generujemy, wysadzając praktycznie wszystko, co jest koloru czerwonego. I o ile korzystać z czołgów, karabinów, granatów czy rakiet możemy zawsze, praktycznie w każdej chwili, tak najwięcej frajdy sprawia bawienie się linkami, hakami, przyssawkami z miniaturowymi silnikami odrzutowymi i wieloma innymi szalonymi gadżetami, co w połączeniu ze spadochronem czy wingsuitem, jakim Rico posługuje się właśnie od trzeciej części, rzeczywiście daje graczowi do dyspozycji białą kartkę, którą można zapełniać i bawić się nią wedle własnego uznania, pomysłowości i spaczonego poczucia humoru. To gry, które przechodzone klasycznie ululają was do snu szybciej niż najlepsze kołysanki. Za to z odpowiednią dawką kombinowania i szaleństwa bawią równie dobrze, co legendarne swego czasu Red Faction. I tak docieramy do końca tego zestawienia. Widać tu jak na dłoni, że kluczowym składnikiem dobrze zaprojektowanej gry jest często pomysłowy oręż. Pozwala on pogłębić imersję, dostarczać dodatkowej frajdy z gry, urozmaicać rozgrywkę i cóż, pozbawiać naszych przeciwników funkcji życiowych, to jakby nie było główna funkcja. Jak zawsze z niekrytą przyjemnością poczytam także o waszych sugestiach takich broni, jakich w materiale zabrakło, bo na pewno jest tego jeszcze bardzo dużo. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!